Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj powiem Wam, jak eksplodować swoją pewność siebie. I na wstępie chciałem powiedzieć, co tak naprawdę potrzebujecie odnośnie Waszej pewności siebie. Ja to nazywam pewnością siebie operacyjną. Co to oznacza? Powiedzmy, jeśli jesteś przedsiębiorcą, to Ty potrzebujesz mieć łatwość nawiązywania nowych, zimnych często. Najczęściej właśnie zimnych kontaktów biznesowych. Jeśli jesteś, powiedzmy, singlem, potrzebujesz potrzeby łatwości nawiązywania nowych, często właśnie zimnych kontaktów z płcią przeciwną. Jeśli jesteś pracownikiem i jest potrzeba, żebyś przedstawił jakąś prezentację, co często zwiąże się z tym, czy jesteś w stanie na przykład podołać nowemu zadaniu, co wiąże się na przykład z awansem, to ty taką łatwość w tym momencie potrzebujesz. Teraz co w zasadzie ogranicza, a właściwie uniemożliwia dla wielu osób możliwości tego typu czynności? Ograniczeniami i blokadami są właśnie destrukcyjne przekonania i konstrukcje mentalne. Czym charakteryzują się i właściwie jak one wyglądają w praktyce, to chociażby posłużę się tutaj destrukcyjną konstrukcją, jaką jest na przykład strach przed upokorzeniem, poniżeniem. To są jakby dwie takie konstrukcje w jednym, które mogą oddzielnie funkcjonować bądź razem. Natomiast wracając do przedstawionych scenariuszy i posiadając, jeśli osoba posiada takie destrukcyjne formy myślowe, to powiedzmy w przypadku przedsiębiorcy, osoba, która posiada jakiś produkt, nawet świetny, rewelacyjny produkt, usługę, to zawsze po Twojej stronie jest na Tobie ciąży odpowiedzialność, żeby wyjść z tym produktem na zewnątrz. I ty ponosisz całą odpowiedzialność emocjonalną. I posiadając takie blokady mentalne, czyli te destrukcyjne formy myślowe, one będą się aktywować, dlatego że ta czynność związana jest ciągle z niepewnością. Osoba zawsze może teoretycznie powiedzieć, pomimo że masz najlepszy produkt, świetny produkt, świetną usługę, może powiedzieć, panie, daj mi pan spokój. Ja tego nie potrzebuję, tak kolokwialnie mówiąc. I ta osoba już będzie, dla niej będzie to dotykało właśnie tej formy, destrukcyjnej formy. W przypadku, analogicznie w przypadku, kiedy jesteś singlem i rozpoczynasz kontakt, tak, chcesz nawiązać relacje z osobą, której kompletnie na przykład nie znasz, a chciałbyś nawiązać właśnie taką relację, ta osoba też często Ci może powiedzieć, nie interesuje mnie to, bądź w zależności jak to jest, jakie ma podłoże psychiczne, może Ci powiedzieć, o, panie, odczep się pan i tak dalej, i tak dalej. I już ta blokada będzie odpalana z automatu. I trzecia forma to samo wystąpienia publiczne. Czyli prezentacja jest jakby formą wystąpienia publicznego. Też możesz popełnić jakiś błąd, gafę przed grupą 10, 20, 30 osób i wtedy już taka bariera, ta blokada jest automatycznie odpalana. Mówię tutaj właśnie o tych scenariuszach, dlatego że taka blokada, ona już, nie to, że ona będzie, że to ona racjonalnie będzie Ci już dawała znaki, to co się może, bo ona już jakby, ona już będzie generowała scenariusz. Bo te blokady mają to do siebie, że one już pro forma generują Twoje, co najgorszego może Ci się przydarzyć. Jeśli masz tą blokadę, to ona ci, blokada Ci stworzy taki scenariusz. Dlatego te predyspozycje są wtedy mocno ograniczone, bo pro forma będziesz odczuwał duży z tym związany stres, lęk, niepewność. Dlatego, że te czynności są związane właśnie z niepewnością między innymi też. Nie będziesz nigdy znał efektu końcowego. Zawsze może Ci się coś
przydarzyć niefortunnego. Jeśli ta blokada, jeśli ktoś posiada tą blokadę, to ta blokada już będzie te scenariusze pro forma generowała, będzie jednocześnie generowała stres z tym związany. I tutaj właśnie ogromna rola jest między innymi dzięki mojemu odkryciu rewolucyjnego dotyczącemu funkcjonowania umysłu. Że jeśli na przykład usuniesz taką blokadę na poziomie podświadomym, bo to wszystko jest na poziomie podświadomym, czyli nigdy nie będziesz w stanie, nigdy one nie były, nie są, nie będą te blokady kontrolowane przez racjonalne formy myślowe. No niestety, fajnie by było, ale gdyby tak było, to by nie było różnych problemów tego typu, dlatego że my ich nie kontrolujemy. Dlatego usuwanie takich blokad, dzięki mojemu rewolucyjnemu odkryciu, powoduje wręcz eksplozję, bo to nie można mówić, to nie jest w ogóle mowa o budowaniu pewności siebie, bo to kompletnie są jakby dwie różne rzeczy. Bo jeśli usuniesz taką blokadę mentalną, a musisz mi uwierzyć teraz na słowo, że jeśli nie ma zarejestrowanych tych blokad, to nie ma czegoś takiego jak upokorzenie i poniżenie. Nie istnieje, po prostu emocjonalnie to nie istnieje. Teraz zauważ, jeśli nie masz takiego, nie masz tej blokady, to te czynności, bo blokady mają to do siebie, że one nie są przypisane do konkretnej czynności. Absolutnie nie. Dlatego to jest możliwa ta eksplozja właśnie tej pewności siebie. Dlatego, że jeśli usuniesz jedną blokadę mentalną u jej źródła, to ona była przypisana właśnie do wymienionych przeze mnie trzech scenariuszach, ale prawdę mówiąc, to ona była przywiązana wszędzie, gdzie istnieje w całym twoim życiu. Gdziekolwiek istniałaby możliwość właśnie wystąpienia tego poniżenia, upokorzenia, to ta forma wszędzie występowała w twoim życiu. I usuwając ją, automatycznie ona znika z każdej możliwej sytuacji, gdzie mogła się pojawić. Dlatego to jest eksplozja, to jest eksplozja pewności siebie. Bo w tych samych sytuacjach twój ładunek emocjonalny z nimi związany drastycznie spada po prostu. Ten, mówię tutaj o negatywnym, czyli stres, niepokój. On znacząco po prostu jest lżejszy czasami, niestety to jest wręcz nie do opisania, bo to jest te same czynności, ale tak by nie były te same. Czyli twój odbiór jest wręcz, bardziej jesteś zrelaksowany, masz większy komfort, spokój. W związku z tym twoja pewność siebie eksploduje w ten sposób, tak? Bo to jeśli masz spokój wewnętrzny, to twoja pewność siebie też jest zupełnie inna. Wszystko jest inne tak naprawdę. To zdarzenie jest inne dla ciebie. Osoba, kiedy ma tą blokadę, a osoba, która powiedzmy pozbędzie się tej blokady, to już nie są te same osoby, nie można ich porównać, jeśli chodzi o czynności. To jest kompletnie inny odbiór. To jest tak po prostu, to jest tak potężna zmiana. Dobra, mam nadzieję, że wyczerpałem temat na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, śmiało piszcie pod filmikiem. Z chęcią na nie wszystkie odpowiem. I tymczasem chciałbym wszystkim życzyć wszystkiego dobrego i do usłyszenia wkrótce. Cześć.